Dzień dobry, witam Was bardzo gorąco i zapraszam Was na film, w którym pokażę, jak z takich czterech wianków słomianych zrobić paterę. I zobaczcie, mam cztery wianuszki w różnych rozmiarach, od najmniejszego do największego. I do połączenia tych czterech wianków potrzebuję czterech patyczków do szaszłyków. I przebijam po prostu, zobaczcie, przebijam patyczkiem przez wszystkie wianki do samego dna, do samego dołu. Tak jak czuję, że już ostatni wianek złapałam, bo to czuć ten opór taki jeden, drugi, trzeci, więc jak już poczuję ten trzeci wianek, że przebiłam, o tutaj sprawdziłam sobie, czy nie przebiłam, do końca, żeby taki kikucik nie wystawał. I zobaczcie, mamy przymocowane cztery wianki i zrobiła nam się patera. Teraz pięknie osłonimy sobie tą słomę, nieładną taką. I ja przygotowałam taką krepinę w zielonym kolorze. Wydaje mi się, że to będzie ładnie wyglądać. Później i tak jeszcze obłożę całość baziami. Chcę, żeby powstała z tego taka osłonka do kwiatów. Mam tutaj krokusy, trzy krokusiki i ja tą dekorację chcę dać w prezencie. Idę na parapetówkę i mam nadzieję, że prezent się spodoba. Aga, pozdrawiam Cię bardzo gorąco, bo idę do Ciebie, więc mam nadzieję, że będzie ok. I tak jak obłożymy sobie już krepiną całe wszystkie te wianuszki, to można też obłożyć, bardzo dobrze by wyglądała czy jakaś wstążka szersza, czy jutą tak obłożyć, albo sznurkiem obwiązać. Także możliwości jest naprawdę bardzo dużo. Ja miałam taką krepinę, więc postanowiłam ją wykorzystać i zrobiła się bardzo ładna taka osłonka. Ja i tak później środek wyłożę folią, więc będzie można kwiatki podlewać. Tutaj to nie będzie nic przeszkadzało. I zobaczcie, mam bazie mniej więcej długości boku. Później wszystkie wystające ogonki będę zaginać do środka i przymocuję je takimi szpilkami florystycznymi, żeby mi się lepiej trzymały. I teraz tak, biorę sobie, przymocuję ten drucik taką szpilką właśnie, obwiążę i tak jeszcze w dwóch miejscach muszę przymocować, żeby nie zsuwał mi się ten drucik, więc trzy takie szpileczki wykorzystam i będę po prostu wkładać bazie między ten drucik a krepinę. I ja ten drucik tak mocno ściskam, żeby te bazie bardzo dobrze mi się trzymały, żeby one mi się nie przechylały, nie przewracały. Gdy czuję, że ten drucik jest za luźny, to go związuję mocniej, obluźniam, więc tutaj musicie sobie manewrować tą szerokością drucika, żeby zobaczyć, jak będzie dobrze. I teraz już zostało nam powkładać bazie dookoła.
I teraz wykładam całość folią, żeby wstawić kwiatki. Będzie można je podlewać później, one i tak później pomaszerują do ogródka, więc to jest tylko tak na chwilę. Ale zobaczcie, trzy doniczki, czy tutaj wstawimy sobie brateczki, czy krokusiki, żonkile, to już od nas zależy. I jak mamy już te trzy krokusiki, ja wyłożyłam górę całość jeszcze mchem, żeby pozakrywać doniczki wystające, czy jeszcze tutaj tą folię, którą mamy pod spodem. Folię złożyłam, tam są cztery warstwy, więc nic nie przemięknie, nic nie, z tym się nie stanie. I mamy całą dekorację zrobioną. Te bazie wyglądają przepięknie, więc mam nadzieję, że się prezent spodoba. Ja zachęcam bardzo gorąco do subskrybowania kanału. Kto jeszcze nie subskrybuje, będziemy robić takie patery z trawy. Pokażę Wam, jak przepięknie można zrobić taką paterę. Jeszcze dużo dekoracji przed nami. Macie mnóstwo dekoracji wiosennych, wielkanocnych, także zapraszam bardzo gorąco na kanał. Ja za dzisiaj Wam bardzo cieplutko dziękuję. Mam nadzieję, że dekoracja Wam się spodobała. Ja mam nadzieję, że dekoracja też się spodoba dla pani domu. I ja Wam dziękuję i do usłyszenia, do następnego filmiku. Pa, pa.